Trumpek oszukał swoich widzów i właśnie takimi słowami określił to T-Jimmy po zobaczeniu ostatnich poczynań byłego gracza na Anarchii SMP. Tomski idzie w ślady Blukera i rozdaje sianko w ramach promocji serwera za fikiem. Assassinek z nowym tajnym kanałem i powrotem do przeszłości. Mantis zakończył pracę nad swoim projektem, ale wydarzyła się dosyć niespodziewana rzecz z tym związana. Peter z niespodzianką dla dziewczyny, a Dexy z nowym filmem na drugim kanale. Siemano, na wstępie od razu powiem, że Baśka powiedziała, że więcej nie pokaże się w newsach. Twierdziła, że musi być 2000 lajków, a następny cały odcinek będzie się działa gdzieś w kadrze obok mnie. Dlatego zostaw lajka, a my lecimy z odcinkiem. Zacznijmy sobie od tematu dosyć przyjemnego, którego nie poruszyłem w ostatnim moim materiale, a mianowicie Disowski, czyli youtuber, którego można kojarzyć m.in. z różnych gier horror, czy nawet z Minecrafta przez moment. Generalnie youtuber gamingowy wbił 2 miliony na swoim kanale. Bardzo mu serdecznie gratuluję, jest to super wynik. A pisaliście mi o tym newsie, żebym powiedział, dlatego właśnie o tym wspominam. Dexy natomiast dodał na drugi kanał odcinek ze swojego serwera anarchia.gg z trybu box PvP, gdzie słuchajcie, no zabił wielkiego C potwora. No ubił mnie! Ubił mnie, słuchajcie, kiedy akurat rozmawiałem sobie na Discordzie z ziomkami właśnie z boxa, będąc na strefie PvP. No niestety od niego zdedałem, dużo ludzi mi napisało, że właśnie Dexy mnie zabił. No i generalnie odcinek wyszedł bardzo ciekawie. Stoczył on tam walkę z jednym z najmocniejszych graczy z boxa, jakich znam. Plus do tego zdobył Lizaka, czyli to jest taki, wiecie, bardzo rare przedmiot na tym serwerze. Cały odcinek wyszedł fajnie, szkoda, że tak rzadko wypuszcza te materiały, ponieważ w tym momencie na box PvP na Anarchii jest naprawdę gigamłyn. I jeżeli nie odpalą więcej CH, czyli więcej powiedzmy pod serwerów, na których mogą rozlokować graczy, to naprawdę może być problem. Już teraz TPS-y są niestabilne i serwer lekko przycina. I jest to niesamowite, jak jednym filmem Dexy potrafi wywołać ruch na swoim serwisie. Oby tak dalej. Peter również dodał odcinek na swój drugi kanał, gdzie zrobił swojej dziewczynie super niespodziankę z okazji urodzin. Generalnie zorganizował on jej tripa. Wspólnie pojechali do Zakopanego, do takiego luksusowego hotelu, gdzie spędzili miło czas. I naprawdę giga romantyk z tego Petera. Fajnie, że zorganizował coś takiego swojej dziewczynie. Jak widać po materiale, giga jej się to spodobało. No i co? Piotrek pewnie zaplusował tam. Bardzo dobrze. Orderu Baśki za to nie ma, ale również propsuje takie zachowanie. Mówiłem wam w ostatnich newsach, że Blukier rozdawał 1000 zł w formie akcji marketingowej swojego serwera. Nie myślałem, że tak szybko, natomiast inni youtuberzy również poszli za ciosem. I w tym momencie Afi, jak i Domski rozdają podobnie 1000 zł, tylko z jednym małym haczykiem. Dokładnie to 600 zł i reszta to jest w kluczach serwerowych dla graczy, dla swoich widzów, którzy mają za zadanie do końca wakacji nagrać materiał promujący MC Huba, czyli projekt Afika i Domskiego. No i oni potem wyłonią po prostu najlepsze filmiki, którym rozdadzą nagrody. Generalnie akcja dosyć ciekawa, czasu jest dużo, także myślę, że wielu mniejszych twórców weźmie sobie po prostu w tym udział, żeby zarobić kaskę i podłapać trochę zasięgu. Bardzo ciekawa inicjatywa i cieszę się, że serwery minecraftowe coraz śmielej i bardziej niestandardowo angażują się w reklamę swoich projektów. Super sprawa, jestem ciekaw, jaki film wygra, na pewno was o tym poinformuję. Jeżeli jesteśmy już w temacie serwerów youtuberów, to nie mógłbym tutaj nie poruszyć serwera Hexblock, którego właścicielem był Mantis wraz z Feltem. Generalnie chłopaki nie tworzą już tego projektu, ale podsyłaliście mi na Discordzie, że domena kieruje teraz na inny projekt, a dokładniej na NiceMC, czyli były projekt N1 Teamu. Jest to dziwna sytuacja, wydaje mi się, że po prostu deweloperzy z tych dwóch serwerów są po prostu ci sami i po prostu przejęli tę domenę. Jak gadałem z Mantisem, najśmieszniejsze w tej sytuacji jest to, że nie odsprzedali oni domeny Hexblock. Nie wiem tak naprawdę, do kogo ona należała, natomiast Mantis napisał, że nie odsprzedali jej, a w tym momencie inny projekt jest podpięty pod Hexblocka, czyli powiedzmy markę, którą firmował swoją twarzą Mantis i Felt. Jest to dosyć sus sytuacja, jeżeli dowiem się czegoś więcej, to na pewno was poinformuję. Natomiast jak widać, NiceMC robi co może, by utrzymać swój serwer przy życiu. Na newsach powiedziałem wam o nowym tajnym kanale Assassinka i myślicie sobie, co? Assassinek ma nowy kanał, czy to nowy kanał dla dzieci? Nic bardziej mylnego. Assassinek stwierdził, że musi wrócić do Bedwarsów, brakowało mu ich, dlatego założył kanał Sinek. Nie wiem, jak się to czyta. Natomiast generalnie będzie on na nim tworzył Bedwarsy w starym, nostalgicznym stylu, rzucając filmy bardziej regularnie niż na swoim głównym kanale. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Odzew ludzi jest bardzo pozytywny, bo jak widać po prostu nisza Bedwarsowa dalej istnieje, dosyć spora na YouTubie i nie jest ukontentowana. Ostatnio taki kanał również założył sobie Fomi, natomiast tam z regularnością jest dosyć ciężko. Myślę, że u Assassinka może to wypaść troszkę lepiej. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi, czy na to będzie zainteresowanie. No jak będzie, to nawet może se potwór zacznie czeku coś wrzucać. No, proste. Ostre teksturpaki? Nie. Ostrych tekstur paków nie będzie. Już koniec. Ja wiem. Różne rzeczy robiłem. Błędy i winy z przeszłości biorę na klatę, ale no. No. No.
No. Przejdziemy do kolejnego newsa. Proszę. A kolejny news to jest chyba informacja, której totalnie nikt się nie spodziewał. Przynajmniej nie ja. TGMI, który jest znany z tego, że generalnie bardzo jara się aktualizacjami Minecrafta, bardzo rzetelnie podchodzi do researchu na temat nowych zmian w grze, jaki jest takim youtuberem z starej, prawilnej gwardii Minecraftowej, mocno wypowiedział się, a wręcz zrównał z ziemią Trumpka, czyli jednego z graczy Anarchia SMP, wcześniej członka projektu Axolotle, no i generalnie twórcę, o którym ludzie mają naprawdę dobre zdanie, ale zacznijmy po kolei dokładnie o co chodziło. Na jednym ze swoich live'ów dzień przeglądał shorty i filmy Minecraftowe, związane między innymi z jakimiś nowościami w grze, tudzież po prostu widzowie wysyłali mu kontenty twórców, którzy oszukują swoich widzów i przekłamują swoje materiały, jakoby rzekomo Mojang dodawał do gry niesamowite nowe totemy i jakieś inne duperele. Generalnie taką praktykę zaczął ostatnio stosować Trumpek, oczywiście widziałem jego shorty i wiecie, robią one kolosalne viewsy, nie dziwię się. Generalnie bazują one na bardzo prostej metodzie. Trumpek znajduje film z zagranicy na kanale Skip the Tutorial, bierze tego shorta, znajduje moda z tego shorta i nagrywa bliźniaczo podobny filmik na swój kanał, robiąc przy tym masę viewsów w Polsce. I generalnie o co chodzi, o co sprół się TGMI. Ani w filmie nie mówi nic, że to jest mod czy datapack, ani w tytule. Boże. A przedstawia to jakby to była rzecz, która jest dodana w Minecraft. Mówi słowa typu od teraz w Minecraft. Boże, jakie to jest żałosne. TGMI ładnie wypunktował, że jest to nie w porządku, że Trumpek wprowadza w błąd swoich widzów, wprost robiąc swoje tytuły tak, jakoby ta rzecz była już dodana w grze. I wiecie, młodsze osoby, które oglądają shorty, mogą po prostu nie ogarniać tego, że jest to modyfikacja, bo nigdzie nie jest to zawarte. Oczywiście zaraz mi powiecie, ale co potwór, przecież to jest w komentarzu. Ile osób zerknie do sekcji komentarzy i przeczyta ten komentarz, że to jest modyfikacja? Od razu wam mówię, jeżeli ktoś jest młodszą osobą, ja jak byłem młodszy na przykład, mówię po sobie teraz, bo jest mi najprościej, miałem w dupie te komentarze tak naprawdę i po prostu oglądałem sobie odcinek i nie zastanawiałem się nad tym, że w sekcji komentarzy jest rozwinięcie, że to jest modyfikacja. No i generalnie, słuchajcie, dużo widzów wypomina to Trumpkowi i pisze mu również w komentarzach, że jest to nie w porządku, co robi, że bejtuje widzów na to, że jest to już w grze. Oni wchodzą z zaciekawieniem tylko po to, żeby się rozczarować i zobaczyć, że to jest jakaś modyfikacja, o której nawet nie jest powiedziane, że to modyfikacja, tylko w komentarzu jest napisane. No i TGMI o tym się mocno wypowiedział, podkreślił, że jest to żałosne i wiecie, do momentu, w którym nie zobaczył on, że shorty są brane 1:1 z zagranicy, mówił o tym, że Trumpek jest youtuberem z potencjałem i tym podobne słowa, natomiast potem już totalnie było tylko grubiej. Sami w sumie zobaczcie. Szkoda, bo ma widać potencjał, ale no niestety zamiast zacząć nagrywać jakoś tak normalniej, wybrał coś takiego mało przyjemnego, czyli no najgorsze moim zdaniem oszustwo. Słabe trosze. Dosłownie nagrałeś film w stylu Nowy End. Tak? A co dodałem w tytule? Może na przykład, co powinno być w Minecraft? Co od razu świadczy, że są to propozycje. Rzeczy, które powinny być w Minecraft. No szkoda, bo widać w nim naprawdę gigantyczny potencjał, a poszedł w bardzo złym stylu. Szkoda, no mam nadzieję, że troszeczkę się poprawi kiedyś, bo bardzo brzydkie rzeczy robi. Nowe funkcje psów w Minecraft to... Nie ma nowych funkcji psów w Minecraft. Tytuł, jak już powinien być, funkcje psów, które powinny być w Minecraft. Od razu całkowicie inny widźwięk. W filmie powinien mówić, takie rzeczy powinny pojawić się dla psów. On mówi, jakby te rzeczy były. I to jest właśnie cały problem. Niestety. Szkoda, bo mówię, chłopina ma naprawdę fajny potencjał, ale no niestety całkowicie zmarnowany. No nigdy nie pływaj w tej rzece w Minecraft. No przecież gościu mówi, że teraz zacie. Posłuchajcie. Nigdy nie pływaj w tej rzece, a to dlatego, że od teraz, kiedy wskoczysz do wody, która znajduje się na zimowym biomie, zaczniesz zamarzać. No pieprzy głupoty! Pieprzy głupie bo głupoty! Od razu gada, że od teraz... Jak pływasz w wodzie, będziesz zamarzał! No nie! Więc jak to wybronić? To jest żałosne z jego strony. Szkoda, bo naprawdę chłopina ma naprawdę fajny potencjał. Mógłby nagrywać ciekawe filmy i chyba z tego co widzę, są tutaj na Anarchii chyba widziałem, że grał, tak. Kopałem wielki krater na Anarchii i zgaduję, że to nie są clickbaity, ale poszedł niestety w te clickbait. Co on tu jeszcze nagrywa? Od 2 lat nagrywa, widzę. Nasz kanał Skip the Tutorial. Dobra, zobaczymy. Trumpek kopiuje jego shorty 1:1. Aż się boję. Skip the Tutorial. You kill the warden and now is a chance of dropping this item called the warden's horn. Ty kurna, faktycznie! Ale jaja, ty niemal 1:1, bardzo podobny te sceny, pokaż mi tutaj. Bo zaraz się okaże, nie dość, że oszukuje, tutaj robi clickbait, to jeszcze kurczę, no mało kreatywne. Tego samego się nam zaczyna. Ubliżenie na item? I teraz w pasku? Kurde, jeszcze jak fajnie, że nie będzie w pasku! Jest w pasku! O kurka, no nawet nie! Jeżeli będzie teraz tutaj, bo nie pamiętam już tamtego, jego skin i na jego skinie będą się pojawiały nazwy, napisy. Ja pierdzielę!
płakać! Będą spowolnione animacje? Oczywiście! Ja pierdzielę! Zero kreatywności! Strzeli teraz pewnie z rogu? Nie wierzę! O Boże, jak mi to stało, dokładnie! Co oznacza, że... Nie wierzę, nawet owce! Teraz możemy zabijać mo... Nawet owce! Kurna, co za agent! Ty no, agent Tomek normalnie! Agent Tomek jak nic! Jeżeli będziesz na niego zombie, albo to pielca już nie wytrzymam! Nawet z odległości 40 kratek. Jednak niestety... Wow! Trochę kreatywności! To atak, którym możemy bezmyślnie spamować, a to dlatego, że... Ale będzie pewnie No właśnie, zbliżenie na cooldown! Kurde, jaki agent Tomek z niego! Nasuwa się jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie... Nie. Co się stanie, jeśli zaatakujemy tym Wardena? Zostaw... But the real question is, what happens if you use the Warden's horn against the Warden? Alright, I'll make a deal. You click on that subscribe... Ja pierdolę, no nawet podpierdzielił! Kurde, w idealnym momencie to samo podżebranie suba! O ja pierdzielę, no agent niesamowity z niego, no dobry agent! No i wiecie, generalnie akcja cała jest bardzo sus, bo Trumpek raczej miał nieskazitelną wcześniej reputację, jeżeli chodzi o swojego YouTube'a. I wiecie, nie byłbym rzetelny, gdybym nie napisał do niego w tej sprawie. Skontaktowałem się z jego bliskim znajomym, który ma do niego bezpośredni kontakt, natomiast dowiedziałem się tyle, że Trumpek nie chce wypowiadać się w tej sprawie. Nie mogę niestety pokazać wam tutaj w tych wiadomości, ponieważ powiedział on, że nie życzy sobie tego, by były one pokazane w materiale, więc musicie uwierzyć mi w tym momencie na słowo. Teraz można interpretować to w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to bardzo dziwne, że nie zdecydował on się odpowiedzieć na to, ponieważ no, nie ma co się oszukiwać. TGMI wytoczył mocne działa i bardzo mocno podsumował ostatnie poczynania Trumpka. Jestem ciekaw, czy finalnie zdecyduje się on odpowiedzieć na to, natomiast nic się aktualnie na to nie zapowiada. I wiecie, miałem też wam w newsach mówić o tym, że Trumpek ostatnio wbił 100 tysięcy i że bardzo cieszył się tym na swojej karcie społeczności. Natomiast w kontekście tej sytuacji, która wynikła, jak i tych zarzutów, które wobec niego się pojawiły, no niestety, lekko zostało to przysłonięte. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, bo ja serio byłem bardzo zdumiony, kiedy się o tym dowiedziałem. A jak napiszesz w komentarzu hashtag kopia, to przypnę ci serduszko. Oj, 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 oni nic się nie uczą, a do mnie się kiedyś pruli. Trzeba wyciągać wnioski... Kurna. I taka moja rada na koniec dla youtuberów, którzy w ten sposób sobie poczynają i działają. Słuchajcie, sam byłem niezłym ziółkiem swego czasu, jeżeli o to chodzi, ale warto wyciągać wnioski i patrzeć głębiej na co to się robi, a nie tylko przez pryzmat szybkich zasięgów i czasami potencjalnie łatwej kaski. Nagrywając ostre teksturpaki, sam byłem przykładem youtubera, który, no, specyficznie podchodził do tego, co robi. Każdy ma prawo popełnić błędy, tylko trzeba umieć się zreflektować, a nie chować głowę w piasek i udawać, że problemu nie ma. Taka puenta ode mnie, trzymajcie się.